tak sobie siedzimy w namiocie. Układamy scenariusz, co by tutaj powiedzieć na ten. Na wstępie. I nagle rolka, odjazd. I Darek ma rybkę. Ja bym na jego miejscu zdjął skarpetki, wręcz bo wejdzie dalej. Wojtek. Dzisiaj tu facet siedział takie dwa. Do domu. Do domu, no. Jednego wziął. Drugiego nie zdążył, kurwa. A, zrobimy. I ale... mam rybeczkę. Ty byłeś wysoko, o, patrz, jak się zapił. Ty gdzie? Kurwa. No jeden, ale się zapił dziwnie. Nie utrafił. Coś taka kurwa. Darek, weź rękę. Wiesz czemu tak się zrobiło? Ale dziwnie. Bo ma dwa pop-upy i wszystko na 20 cm wisiało. I on na dnie był, kurwa, i podniósł się do góry i się zaczepił tylko. Sobie zdjęcie na wyciągniętych rękach, będzie większe. Jest rybeczka. Do przodu, do przodu. Ręce tak, maksymalnie wyciągnięte. Maksymalnie. Takie... Jeszcze prostuj. Jeszcze. 5 kilo, dajesz. 6 kilo. Jak dasz na wyciągnięte. 8, 12. Daj mi przedłużki, to będzie miał 15. No więc już jest rybeczka złowiona na... Pierwsza w sezonie. Dobra, idziemy się na przód. Oj, złowiona na dwa pop-upy kukurydza od Invadera. No co? Ile będzie miał? Ważysz czy nie? No możemy zważyć w pierwszej sezonie, ty wiesz. No dobra. No i wypuszczamy pierwszą rybkę w sezonie Darka. 4,5 kilo miała z matą. Pół godziny? Pół godziny po zarzuceniu zestawów. Po prostu nie, dopiero co przyjechał na ryby i jako pierwszy złapał rybkę. 4,5 kilo z matą. Mata 2 kilo, 2,5, 3 kilo. Gdzieś tak ma. I popłynął. Świetnie, gratuluję Darek. Siemanko, przed chwilą nagrywaliśmy wstęp, no ale jak przed chwilą widzieliście, była już ryba, więc musiałem wybiec z namiotu. Prosto w skarpetkach, skarpetki do wrzucenia. No jest pierwsza ryba, pierwsza w tym sezonie, więc myślę, że jest dobrze. No i tutaj jest Mateusz, przyjechałem właśnie tak, z nim. Tak, hello, jestem tutaj. No i co? No i walczymy aż do rana. Tak, jesteśmy na Ferdynandowie. Wybaczcie, że nie będzie mnie na kamerze, ale no nie ma zbytnio miejsca do nagrywania. Chociaż posuń się, tak? Dobra. Dobra, jestem. Więc tak, jesteśmy dzisiaj na Ferdynandowie. Jak widzieliście ostatnio film, też był z tego zbiornika. Tylko, że wtedy byłem ja statem. Nareszcie znowu ja jestem. Teraz znowu jest Darek. I również miał ochotę na te karpie. Jak widać, już pierwszego złapał. I tak, jest dzisiaj 30, ostatni dzień kwietnia. Jutro, 1 maj, ruszamy na szczupaki z rana. Także raczej zwiniemy karpiówki i będziemy chodzili za szczupakiem i na żywca, i na spinning. Zależy, mamy pół dnia, żeby jakiegoś szczupaczka złowić, także myślę, że
film z łowienia szczupaków będzie. Może podzielimy, jak się uda połowić jeszcze karpi, to podzielimy film na dwie części. Na jeden... Czyli na karpiową i na szczupaki po prostu. Karpiową i szczupaki, będą dwa odcinki może z tego. Aby tak było, bo... Fajnie by było, no nie powiem. No i oczywiście, jak to u nas, problemy muszą być. Zarówno techniczne, bo tak, u mnie już na przykład w sygnalizatorach baterie są na wykończeniu i nie wiem czy... No dobrze, że wziąłem zapasowe baterie, no ale Mateuszowi. To raczej nic nie da, bo centralka też ma słabe baterie. A poza tym to tak, siedzimy sobie właśnie w namiocie i jest nas... 16 jest wędzic. 16 wędek w wodzie, wszystkie na karpia. 8 osób. 8 osób, a mieścimy się na 3-4 stanowiskach, więc, no, więc jest trochę ciasno, ścisk. Jest ciasno, więc na początku, jakby sobie radzimy, no. Tak, radzimy sobie. Na początku były problemy, bo myśleliśmy, że się poprzerzucaliśmy z sąsiadami, ale ostatecznie jest dobrze, poprzewoziliśmy zestawy na boki, podnęcone. Potem weszliśmy do namiotu i nie wiem, pół godziny, 25 minut. Darek na farcie, bo ledwo co przyjechał, rozłożył wędki. 20 minut i... Na jakim farcie? Doświadczenie. A, no doświadczenie. No dobra, niech tak ci będzie. 20 minut i od razu miał odjazd, piękny, wyrwał go z namiotu, akurat wtedy mieliśmy nagrywać wstęp. No i co? Powiem tak, jak nie będzie połowione dzisiaj, w nocy i nad ranem, to będzie... Za dwa dni mamy po prostu zawody. To będzie źle, bo jednak 18 wędek w wodzie na karpia i jakby nic nie uderzyło, no coś by było nie tak. 16 wędek, przepraszam. Jesteśmy na załamaniu pogody, więc jest różnie. Wczoraj brały piękne karpiki, dzisiaj, no póki co jeden. Zobaczymy. W nocy może coś będzie. W nocy może coś będzie, ale jest dzisiaj 30 stopni bez mała, a jutro już ma być 20 i przechodzą gwałtowne burze. Już 2 godziny siedzimy nad wodą, już dwie burze przeszły. Póki co jeszcze łagodne, nie ma nic gwałtownego. A jeszcze raz wspomnę, będziemy aż 8 dni w majówce po prostu na rybach. 8-10. 10. A, powiem się 10 dni. 10 dni, majówka krótka. Teraz 2 dni tutaj na Ferdynandowie, potem znowu na Ferdynandowie za 2 dni są zawody. Tak, na 4 dni jedziemy. Na 4 dni, no i potem jedziemy do Poznania na Dębinę. No nie przedłużamy po prostu, jeszcze coś jak będziemy chcieli dopowiedzieć, to dopowiemy w trakcie filmu. No i my, już jest wieczór, więc rozpalamy ognisko i zaraz idziemy spać. Jest rybka. Darek coś holuje właśnie. Leszcza ma. Na tyle wziął i na... Akurat po zmroku. A jest spory leszczyk. Ognisko się pali. Właśnie jedliśmy w kempingu sobie kiełbaski. A tu, proszę, Darek z leszczykiem. No, kawał leszcza. Ja pierniczę, jaka łopata. I tutaj o, proszę bardzo. Ja się gusta usta. Na takie kuleczki. A ty laj, co masz? Barbarossa. Tak, za dolną wargę zapięty. Ja się gusta usta. O, proszę bardzo. Pokaż zestaw przy leszczu tam blisko. Pokaż. O. Czekaj. Proszę bardzo. Na taki zestaw wziął leszcz. I proszę bardzo. Jest leszczyk. Ma ktoś miarę? Około 50 coś będzie miał, nie? 50. Nie, 45? Nie, 50 bym mu dał, zobacz jaką ma długą płetwę tylnią. Tutaj. Chociaż? No ładny leszczyk. Nie mam miarki. Żadnej. Dobra. No i wypuszczamy leszcza. 50 cm tak mniej więcej i waga około 1,5 kg. To idzie tak się. Nie chcę popłynąć. Czekaj, go popłynę. I popłynę. Jest ryba. Lin! Dobra, poczekaj. Jaźwica. Jaźwica. Poczekaj, Czebek, wychodź. Śpię sobie, nie, i nagle... Dobra. Odejdź przy samym tym. Odejdź, kurwa. Tak, przy strzałówce, o tutaj co masz te grube. Tu? No, wiesz to, odgryź. Ja pierdolę, jak to się robi? Odgryź, kurwa, tą cięższą żyłkę. To? No. To? Tak, to cienkie. To? No. 0,28.
Kurwa, ma mierzyć. Ona chrupi. Tym twardszym zębem. Ty ma dentysty. Nie te zęby wziąłem. Dobra, masz. Pójrzyłka. No i jest jazik. Kupiłeś? Konsylium stwierdziło, ładna, nie wchodź w kat. Ale wszedłeś w kat teraz, zjebałeś sprawę. Aleś to zjebał. Aleś to zjebał. Kurwa zjebał. No wszedłeś w kadr, no. Jaki kurwa kadr, gdzie to? Weź się tu kurwa świecę. No mam kurwa świecę, już bardziej nie mogę. Co jest kurwa? To nie twoje kurwa. Przypiął się. Kumbirik. A nie przeszło mu na wylot? Nie, nie, bokiem zapiął. No się krapie kurwa. Bokiem się zapiął. Na dwa razy. Masz? Mi jakaś nieszka to jest. Królewna jest. Daj mu kulkę z powrotem. Niech batom sobie śpi. Kurwa. Ty jak to nie wierzę, to ja pierdolę. Pięć tu w rybcie. Już Al Jazeera sfilmowała? Nie zrobi się mu zdjęcie. Ważysz, mierzysz? Nie. Nie wiem jak coś, ale 5 zł mi się należy. Na dwa łódki. Taka jaziczka. Ładna rybka, nie? No zajebista uklejka. Na żywca może coś mówić. Dobra. Zakładamy na żywca zdjęcie i zaraz wypuszczamy. Okej. Okay. Mamy już ranek. 4.17. 4.17. Przez całą noc tak w miarę nic się nie działo. I... Czujesz go? Jest na kiju? I nad ranem. Piękna rolka. Obok na stanowisku. No. Aż nas z namiotu wyrwało. Wiecie już. Wyrwałem z tego auta to. Jak coś zrobił. Się nagrywa. Dobra. Nie ma żywca. Będziesz chciał? Jest. Stoi, Wojtek. Stoi. Stoi. Nigo. O, o. Dołem go, dołem. O, ole. Jeszcze na dorsze. Pompuj go. Lizgiem go dałem. Masz pod... Dobra, mamy pierwszego szczupaczka w sezonie. Ranek nadszedł, dwie ręki zwinięte. I rzuciliśmy na żywca. I taki oto szczupaczek się zameldował tuż po rzuceniu, tuż pod nas chyba musiałem rzucić. No i jest takie dobre 50 cm. Gdzieś tak około 55 na oko. Sporego żywca zaatakował. No i sezon szczupakowy uważam za rozpoczęty. Nie, dobra, wypuszczanko. I poszedł. I prezentujemy efekt tutaj po nocce. Nie, no ty Wojta sobie rób płotę, no coś ty wyciągnąłeś, a nie ja. Ej? Co? No, no tego jednego. Chyba tam zobaczy, kurwa gruby. Srane, ty, naturalne. Nic tu nie ma. Już co miał wystrać, to wystrał. Same glony. Ferdynandowskie złoto. Ale ładne dzwoneczki by z tego było. Z tej strony. Na patelce. Nie podnosi tak wysoko, nie? Mój był tym większy. No ale to nie jest większy, to takie nie. Same są, nie? To jest grzeczne. Te przeleci. Ładnie się udała rybka. No. Co? Trochę światło nie zmarło. Tak się udała. Ja w tym wieku miał takie wędki to człowieku. Dzisiejsza nocka. Ale złoto jest fajne tamto. To nie jest taki fioletowy bardziej. A jak ja takiego dziewiątkę zapadł, bo chyba.
Kurde, na pewno. Teraz uzyska. Będzie buzi, buzi. Ale ci to płynął tu. Takie ładne dzwoneczki, żeby były na patelce. Nie? To było klipsa założyć, kurwa, a za rok byś wiedział, czy to twój. Obrączkę założyć. I jest rybka. Kurwa! Zapuszczę zaraz. Gratulacje. Chłop. No to teraz się mogę przyznać, że ma największa ryba w życiu. Od brzucha do dołu biorę. Największa ryba w życiu, tak? Od tego, co ja łowię, jest największa. Weźcie matę. Macie matę? Czekaj, maty nie mamy, ale zaraz otworzymy. Ale no. Większa. Jesienny. O, 4-5 kilo. No bo takie też. No. Filata się zrobi. Tak, coś tam na patelni będzie. Wchodzi ryba, zobaczysz, że zaraz będzie dobrodki. Spalony, tak. Ja już nie wiem, czy podciągnę to. Nie, nie, matę na macie, na macie, no. Do góra. I do przodu, ma być kurwa dwa razy większy. O kurwa, i o to chodziło. Jeszcze raz. Dawaj go do przodu. No już przez. No daj go do przodu. Jeszcze do przodu. Wyciągnięte ręce. Nie się, no. Kurwa, i teraz widać, że ma mecz. No. Ile tam mamy? 5,800. 5,800. Zaraz zważymy matę, bo mata, wiesz, mata ma czy nierówna. Raz ma więcej wody wciśnięte, raz mniej. Trzeba. Dobra, gościu, do wody. 5,800 złotych. Ale ładne, ładne, ładne. Nie, wczoraj jest tutaj, wczoraj tutaj, tutaj miałem większą, będzie miał lepiej. Puszczaj, kurwa, zaraz go złapę. Zaraz go nadziać na haczek i drugi wyciągnę. Przyprowadź mamusię, nie? I pradziadka. 4,600. Spada mi go. Ładnie idzie. Płetaczką pomacham. Brawo! Gratulacje. Trzeba to uwiecznić po prostu. Darek, geniusz, proszę bardzo, co zrobił. Widzieliście kiedyś latającą rybę? Tam możecie zobaczyć latającego karasia. O, weź tak. Jest prawdopodobnie karp. Tylko, że mam w krzakach. Się obawiam, że... Wow, będę na tym miejscu. No. Nie wiadomo kogo, no ale ważne, że jest. Tak, mamy rybkę. Zalegania na dwie wędki. Tak jest. I nie wiadomo, że zachowaliśmy we dwójkę, bo tak to byśmy nie wyciągnęli przez krzaki. To jest ładny karpi. Coś ponad 3 kg. No i co, wypuszczamy do wody. No i rybkę do wody. Coś około 3 kilo, nie ważone. No więc jednodniowa zasiadka, czyli jeden dzień, jedna nocka dobiegły końca. Dziękujemy bardzo za obejrzenie. No i my już skończyliśmy połowę, no nawet fajnie. Także zachęcamy do zostawienia łapki w górę i wszystkich subskrybuj, a my już widzimy się w następnym filmie. Siemanko. Siemanko.